Generatory tonów i szumów, filtry i modulatory. Oto zespół instrumentów, którymi operuje Józef Patkowski i jego współpracownicy w studio eksperymentalnym Polskiego Radia. Tutaj zmieniają się w konkret najśmielsze pomysły twórców muzyki konkretnej. Słyszymy w tej chwili jedno z tych nagrań. Na stereofonicznych magnetofonach ze skrawków taśmy montaż ilustracji dźwiękowej dla radia, filmu, telewizji. Niektórzy nazywają to kakofonią decybeli, inni radosnym śpiewem przyszłości. Ale na tym właśnie polega prawo do eksperymentów.